Dobry layout powstanie tylko wtedy, kiedy wiemy, co chcemy powiedzieć i nadajemy temu właściwą dla tego formę. Czyli nie da się tego robić osobno. Nie da się wrzucić na kolana grafikowi tekstów i zdjęć i powiedzieć mu, zrób z tego dobry layout. Nie zrobi. To jest zestaw mojego doświadczenia prasowego. Jestem dziennikarzem, redaktorem, edytorem prasy. Uczę o designie prasowym, o designie stron internetowych i o tym, na czym to polega. A tak dosłownie sprzedaję swoje osobiste doświadczenie. Jak ja się tego uczyłem sam, jak się w tym rozwijałem i to jest właściwie 16 godzin rozmowy z tymi ludźmi. Ja nie uczę warsztatu. Znaczy nie uczę ich narzędzi, nie uczę ich tego, jak się nimi posługiwać. My rozmawiamy o tym, w jaki sposób oni mają konstruować layouty publikacji, którymi się zajmują. Nie oceniam tego, co zrobili na ćwiczeniach, tych prac, które wykonali, bo one nie są najważniejsze w całej tej historii. Najważniejsze jest to, że odbyliśmy fajną rozmowę, na którą zazwyczaj w codziennej pracy nikt z nich nie ma czasu. Oczywiście ćwiczymy i udzielam różnych korekt, mówię o tym, jakie popełniałem błędy, ale bardziej liczę na to, że oni sami te błędy zobaczą i sami te błędy nazwą. Dlatego, że większa część naszej rozmowy, jak ja powiedziałem, to polega na rozmowie, to jest nauka komunikowania się, nauka rozmowy, nauka języka. Żeby nie mówili tylko podoba mi się, nie podoba mi się, ładne, nieładne, dobre, niedobre, czyli nie używali sześciu słów, tylko żeby używali więcej, oceniając, czy layout jest dobry, czy dobrze działa, czy dobrze komunikuje. Bo jak siłuję siebie nazwać, to nazywam siebie właśnie designerem informacji, czyli taką osobą, która wizualizuje to, co jest do powiedzenia. Nazywam się Jacek Gałązka, prowadzę raz na jakiś czas zajęcia w IT Media i zapraszam tutaj wszystkich zainteresowanych. Dziękuję.